z tej strony Hiperkliz11. Dzisiaj filmik o kurach, ale jest powiększona woliera. Tak, już jest powiększona woliera. To pokażę wam ją od środka. Jest większa. Jest powiększona jakoś tak 1,60 m. Była dotąd, tu gdzie jest mój but. Jest powiększona o 1,60 m. I tak, są podcięte tu je, żeby można było założyć siatkę. Ale tu je urosną i kury będą mieć fajny zagajnik. Właśnie pod tujami. Też będą miały cień w lato, bo żeby im nie było gorąco. I mam daszek. Jest daszek, żeby nie padało i żeby nie było błota. Akurat pasuje na całą tą wolierę. A woliera ma coś około 4 metrów. Woliera ma 4 metry, jakoś tak. I tak, jeszcze tam w kurniku, jak wiecie, mam młode kury. No i tak jak to chyba dużo ludzi wie, że stare kury robią młode. No więc jest taka siatka w kurniku, żeby nie dziobały. Stare kury, młode kury. Jak podrosną trochę, to się zdejmie tą siatkę i już raczej nie będą się dziobać, bo już są długo, jakoś tak 2 tygodnie są ze sobą. W sumie to jeszcze trochę tu posiedzą. Ale już jeszcze tak następne 2 tygodnie i może je puścimy. No bo na początku dziobały się. Jedna miała tam już krew na ogonie. Tutaj sobie kura siedzi, może znać jajka. No i to. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.